Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i zapraszam na magazyn Przed Meczem. Jesteśmy przed meczami Mundialu. Wiemy już, z kim zagra reprezentacja Polski, gdzie, o której. Nie znamy jeszcze wyników, ale będziemy starali się je choć trochę przewidzieć tutaj w dobrowym gronie. Jest z nami Przemysław Iwańczyk, dziennikarz Polsatu i Tok FM. Dzień dobry, kłaniam się. Oraz dwaj słynni, znani i lubiani youtuberzy, Disblaster. Miło mi. Prosto z Madrytu. Tak jest. I Footgol. Dzień dobry. Disblaster z kanału Footrol. Oczywiście. Tak jest, tak jest. Słuchaj, może ja na potrzeby tego programu też jakąś ksywkę będę miał. Iwan, tak? Popularny Iwan. Jest mi nieswoje. A to w związku z mistrzostwami świata w Rosji by zagrał, nie? Pasuje. No właśnie, 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 dokładnie. No panowie, jak przyjęliście tą grupę? Grupa, ani grupa śmierci, ani grupa śmiechu, ani grupa marzeń. Jak dla mnie, trudna, egzotyczna grupa. No, minimalnie z taką może jedną faworyzowaną drużyną w postaci Kolumbii, tak na to patrzycie? Ja trochę zburzę konstrukcję programu, a przynajmniej to, co sobie założyłeś, bo nim pokuszę się prognozować, choć nie wiem, czy na tak długi czas przed turniejem warto cokolwiek prognozować, to opowiem o swoich wrażeniach związanych z samą ceremonią losowania. Takim trochę absmakiem, z jakim oglądałem to wszystko. No nie, tańce się nie podobały. Nie, tańce były ok, bo są elementem rosyjskiej kultury bezwzględnie, ale sposób, w jaki Władimir Putin wykorzystał właściwie patelnię, jaką dostał od FIFA i uwiarygodnił się w oczach świata. Jego wejście z Giannim Infantino, które wyglądało na mocno zmęczone, tak to przynajmniej w dużym telewizorze wyglądało. Takie fraternizowanie się z szefem FIFA. A później te wszystkie selfiaszki, które spływały na Twitterze. Pele uznał, że Władimir to jest jego fajny kumpel. Maradona uznał, że to jego fajny kumpel. Fabio Cannavaro uznał, że to jest jego fajny kumpel. I tak dalej, i tak dalej. No, widzieliśmy, że panowała tam familiarna atmosfera, co powoduje, że sport jest taką platformą, na której można wypłynąć, na której można się wyczyścić. Ja tylko to, co mówisz, skomentuję tak, że zachowanie Putina mnie zupełnie nie zdziwiło. Bo, a nie, ja się jemu nie dziwię. Jak się, po to wydano te miliardy, tak, na zdobycie praw i na zorganizowanie mundialu, żeby czy nie ma lepszej okazji do ogrzania się, jak w blasku najpopularniejszej, najbardziej kochanej. Możesz zrobić absolutnie wszystko. Pamiętasz, że Zbigniew Boniek kiedyś nawet rozważał takie wyzwanie do bojkotu, ale przy tym starciu z tą gigantyczną machiną marketingową, finansową, no to po prostu... Oznacza to tyle, że możesz zrobić absolutnie wszystko. Przychodzi impreza sportowa, na którą i zapominamy, tak. Wszyscy o tym zapominamy, tak? To jest temat na bardzo poważny program. Maciek, do ciebie jest pytanie, bo ty z nas wszystkich byłeś już w Rosji, ilustrowałeś obiekty olimpijskie. Powiedz, czy te, piłkarskie, czy byłeś na tych stadionach, gdzie będą grać Polacy? Tak, miałem okazję być. Nie na wszystkich, ale byłem na stadionie Spartaka, byłem w Kazaniu. I powiem szczerze, to, o czym powiedziałeś, czyli bezpieczeństwo, tutaj w 100% mogę powiedzieć, że ilość bramek i na samych stadionach, i w komunikacjach miejskich, bo to, z czym się nie spotkałem wcześniej nigdzie indziej, to właśnie bramki na dworcach, na stacjach metra, więc w kwestii terroryzmu byłbym bardzo spokojny. Jestem też spokojny o wybryki chuliganki rosyjskiej na miejscu. Zostaną spacyfikowane. Tak, bo Putin może sobie pozwolić na wiele, ale nie na to, żeby na cyrki robili jego właśnie ludzie w Rosji. Więc pod tym względem jest naprawdę najwyższy poziom stadiony, najwyższy poziom. Także odrywając się od tego bardzo pesymistycznego wstępu i tak zamykając się klapkami tylko na takie futbolowe święto, to wydaje mi się, że to będzie... Powiedz jeszcze... Przepraszam, jeszcze wrócę do tego, bo a propos Spartaka, nie wiem, czy to jest aktualne, bo ja nie śledzę tego, ale pamiętam, że przy okazji Euro 2012 rozgrywanego w Polsce najwięcej kibiców rosyjskich niezainteresowanych meczem przybyło, zgadnijcie, do jakiego miasta? Do Łodzi, bo mimo że nie rozgrywano żadnego meczu. Kibice Spartaka mają podobno jakąś zgodę, tak to się zwie z kibicami Widzewa i teraz podobno ma nastąpić rewizyta. Z tego co wiem. Czyli Widzew jedzie do Moskwy. Do Moskwy. Tak, no, trzeba zapewnić, słuchajcie, mecz Polska-Senegal, tym otwieramy mundial na stadionie właśnie Spartaka. Dobrze było, żeby stadion był nasz. Ale słuchajcie, wczoraj moimi gośćmi w radiu był senator Andrzej Persson i Romek Kołtoń z Polsatu i zastanawialiśmy się, ilu będzie polskich kibiców tam, w Rosji.
No i o ile w Moskwie można się ich spodziewać na innych stadionach, jak je uważacie? Właśnie, bo to też pytanie, Maciek, bo ty podróżowałeś, tak? Koleją, gdzie tak, zdjęcia. Jak do tego Kazania dojechać? Przecież to jest naprawdę jest 2000... to bardzo przyjemna podróż. Po pierwsze za darmo, jeżeli mamy bilety na darmo. Przepraszam, bo ja się teraz skompromituję geograficznie. Kazań jest przy Uralu, tak? Tak. No tak. Nie w samym... Tam, gdzie Rafał Murawski. Tak, tak, ja wiem, tylko próbuję sobie umiejscowić to miejsce. Dalej jeszcze jest Jekaterynburg, tam też są stadiony, ale no nas tam już nie wywieje. I mamy darmową komunikację, jeżeli na przykład mamy bilet na mecz w Moskwie i później na mecz w Kazaniu, to pociągami z kuszetkami normalnymi, bardzo fajne warunki, tam są nowe wagony wstawione za darmo, można się przejechać, więc tam będzie piłkarskie święto w tych pociągach na bank. Bo już a czy bilety na mecz obowiązują także na trasie kolei transsyberyjskiej? To jest właśnie ta kolej, dokładnie. Rewelacja. Ja teraz byłem w Moskwie na prezentacji piłki Adidasa, tej, którą Mundial będzie grany, to jest 118, to słuchajcie, tam widzieliśmy, widziałem Vergolu w sklepie, są tam, tak. Może poprosimy, to do nas dotoczy się w trakcie programu, a to absolutnie musiałem wyjechać w dniu, w którym upływała wiza, ta jednorazowa, bo tłumaczono mi, że mogę mieć straszne problemy, że potem jeszcze kiedykolwiek do Rosji jechać. Mateusz, do ciebie pytanie, prośba. No, zacznij podsumowywać tą grupę. Jak widzisz tych rywali? Czy rzeczywiście Kolumbia jest najmocniejsza? Czy można tą grupę porównać z tą na Euro 2016, czyli super silne Niemcy? No i taka Senegal, Irlandia, silni fizycznie, wybiegani, zabiegają nas. Tak myśleliśmy o tych Irlandczykach i nie wiem, Ukraina w roli Japonii. No tak, wydaje mi się akurat, że zaczynamy w ogóle od najtrudniejszego. Znaczy, ten pierwszy mecz jest bardzo niekomfortowy moim zdaniem, to, że gramy z Senegalem. Bo jakbyśmy grali z Kolumbią, byśmy przegrali, no to później byłoby mówienie, że jeszcze jest ten. A Senegal jest drużyną, która możemy się nie spodziewać, że może sprawić niespodziankę na pewno. Poza tym Japonia, Kolumbia, dwie drużyny, które dobrze grają w defensywie, które lubią grać z kontry, w tym się najlepiej czują. A Polakom przeciwko takim drużynom w ogóle... W każdej drużynie przeciwko takim drużynom wygodnie się nie gra, jak wiadomo. Chciałem jeszcze wrócić a propos tego bezpieczeństwa. Moim zdaniem aż tak bezpiecznie nie będzie, ponieważ tak jak mówię, może z zewnątrz jakiegoś zagrożenia nie będzie, ale jeśli chodzi o... Będziesz rozebrał. No, będziesz dokładnie. Nie no, jeśli chodzi o rosyjskich kibiców, no to dla nich to jest świetna okazja, żeby się zaprezentować przed całym światem, tak jak to sobie ich narzędzi. Ale to nie strasznie ma szans. Oni będą tak... Takie represje będą wobec nich stosowane, że oni nie mają szans nawet rozwinąć skrzydeł. Wtoczyło się. Tylko, że jak, tylko, że na przykład jak wracali tam 20 tysięcy kibiców, właśnie między innymi Spartaka pojechało bez biletów na Euro 2016 we Francji, około 20 tysięcy, bez biletów, prawda, tylko po to, żeby się bić z Anglikami. Jak wrócili, no to Putin wtedy powiedział, że oni bronili honoru kraju, a jakoś nie zostali potępieni publicznie, prawda, byli witani jak bohaterowie na lotnisku wtedy. Pamiętaj, że impreza jest tam. No tak, to jest sprawa. Przepraszam, w ogóle jakaś dygresja. Od brzegu teraz. Każda piłka pachnie. Pachnie tak samo jak ta, którą dostałem w 83 roku, pierwszą, tak mu? No identycznie, zobacz. A wiecie, że ta jest wyjątkowa. Wy zobaczcie, bo ja już ją miałem w rękach. Ona jest z chipem. Każda, nawet ta tutaj, ma chip. Ściągać jakąś aplikację. Ona już wyszła, czy jeszcze nie wyszła ta aplikacja? Nie wiem. Jeszcze nie próbowałem ściągać. Pan rzeczywiście jesteś... Tak, Wi-Fi, znaczek. I ona, gdzieś idziesz sobie grać, a ona w mediach społecznościowych publikuje za ciebie, że grałeś tu i tu, mapka. Ale wracając jeszcze, co panowie sądzicie? Ten Senegal... Senegal będzie świeży i gramy z nimi pierwszy mecz. Tak. Ja się boję, bo to drużyna, która będzie oprócz walorów piłkarskich oparta też na nieprawdopodobnej motoryce. To będzie jeden z ciekawszych zespołów, jeśli prześledzimy sobie tych wszystkich piłkarzy, którzy grają w Europie. Druga rzecz, ja mam wątpliwości związane, choć inaczej. Trener Adam Nawałko, Joachima Lewa, jest najdłużej pracującym selekcjonerem spośród reprezentacji, które pojechały na Mundial. Joachim Lew jest 2006 rocznik, kiedy robił reprezentację, Adam Nawałka, listopad 2013. I mimo tego olbrzymiego doświadczenia, tej umiejętności pracy, poznania grup, no wszystko to, nie wiem, było truizmów tutaj uprawiał, to jednak zaledwie dwa mecze i to o niskiej temperaturze z Urugwajem i Meksykiem mogą być bardzo, ale to bardzo niewystarczającą formą konfrontacji z innym światem niż europejski. Oczywiście zyskaliśmy na tym, nie grając meczów towarzyskich, choćby poprzez to, że byliśmy losowani z pierwszego koszyka, ale taki brak
tego doświadczenia, tego zetknięcia się tej grupy właśnie z innym futbolem, no bo jeśli prześledzimy, to ta grupa w ogóle nie miała okazji. No, biorąc pod uwagę, ilu piłkarzy z podstawowego składu grało u poprzednich selekcjonerów, no to są trudni liczni. Ale podobno ma być mecz z Nigerią i z Koreą Południową. Podobno bliżej. Czyli tak, Korea ma być Japonia. Japonia, a Nigeria. No podobno nie są podobne zupełnie do siebie. No tak, ale jeszcze trzeba coś dla Kolumbii wymyślić, bo akurat mamy cztery terminy. Litwa jest już zajęta jako ten ostatni, sprawdziam. No to już graliśmy z Urugwajem, to może to jest. Już, no i trzeba trzech znaków. Moim zdaniem to będzie niebagatelne. Ja też się boję tego wybiegania, tego, że to są zawodnicy dobrych klubów, ci z Senegalu. I jeszcze w dodatku tego, że grają mecz pierwszy z Polakami. A oni, zobaczcie, afrykańskie drużyny mają to do siebie, że pierwsze niepowodzenie, ale są kłótnie o kasę, sobie z Kamerunem jakiś skandal na mundialu w Brazylii. I jednak zawodnicy z Afryki, jakkolwiek dobrze grają w europejskich klubach, tracą gdzieś ten potencjał reprezentacji. Więc wiecie, Wybrzeże Kości Słoniowej, z Didier Drogbą, z Braćmi Touré, z Salamonem Kalouną, była paka jeszcze innymi. To była paka na jakiś półfinał. No i ta Kolumbia, gdzie jest Falcao i Zapata i James Rodriguez, tak? No. I jeszcze w dodatku, jeśli chodzi o mundial, mają doświadczenie z Brazylii. Także rzeczywiście ten drugi mecz będzie dla mnie taki jak ten mecz z Niemcami. Co nie znaczy, że jesteśmy tutaj na straconej pozycji. No dobrze, ale poczekajcie, są to mistrzostwa świata. Teraz pokażcie mi, co mogło się lepszego w Polsce wydarzyć poza taką grupą, jaką ma Rosja. No nic. No, każdy inny wariant byłby jeszcze gorszy. Prawdopodobnie. Zakładając, że nie moglibyśmy ani Egiptu, ani Arabii Saudyjskiej trafić, no bo oni są w grupie pierwszej. Peru za Kolumbię bym przyjął. No okej, okay, no jest to różnica, ale czy aż tak kolosalna? Tunezję. Znaczy kolosalna może nie, ale na pewno mogło być łatwiej. No dobra, ale chciałbyś się znaleźć w grupie na przykład z Anglikami? Co? Tak. Zamiast oczywiście Belgów. I masz tam. Znaczy z Belgów, z Belgami nie mogłeś być, bo tak. Nie z pierwszego koszyka. Jesteś Polska, Anglia i tam dwie drużyny, Tunezja, prawda? Mhm. Nie, Arabia Saudyjska już zapomniałem, ale naprawdę bardzo słabe. Nie mogły być dwie z Afryki. Tak, ale jedna silna, tam jest grupa, gdzie są dwie silne drużyny tylko. I to prawdopodobnie Anglia z Belgią zdecydują, kto wyjdzie na pierwszym miejscu. Notabene mecz jest bodajże w Królewcu. Proszę Państwa, będzie jeszcze okazja nieraz, żeby i także w naszym magazynie. Niemcy wygrają mundial, wiesz o tym. Niemcy, Brazylia dla mnie, Belgia, no i słuchajcie. Z tą Argentyną jest że no tam jest ostatni ten Messi. Ale to jest ostatni dzwonek. Zobaczcie, może to być taki mundial dla Argentyny, jak ten w 1990 roku, gdzie San Diego na swoich barkach ich zaciągnął do finału. No już w finale ulegli Niemcom, więc nie zdziwiłbym się, jakby znowu był finał Niemcy-Argentyny. Ale też Brazylia, widać, że wstała z kolan po tym laniu u siebie i że to jest też taka paka na półfinał. Przypomniało mi się. Jeszcze jedna rzecz, bo wy będziecie wiedzieć. Choć jesteście młodzi, to pewnie macie to w małym palcu. To prawda, że nasz w historii 6 mistrzostw świata, gdzie jednocześnie grała reprezentacja i Argentyny, i Nigerii, te drużyny po raz piąty spotykają się w grupie? No to ciekawe. Słyszałem tej statystyki. Ja pamiętam rzeczywiście mecze Argentyny z Nigerią. Po raz piąty. To jest nieprawdopodobne. Z tym, że ten Jorge Sampaoli wciąż nie potrafi znaleźć tego partnera dla Messiego, prawda? No Paulo Dybala siedzi na ławce, bo teoretycznie no i... Higuain niepowoływany. Tak. No i kończy się tym, że tam zawodnik z Benedetto, bo tak się nazywa, ten z Boca Juniors napastnik, jest napastnikiem i nie potrafi jakoś poukładać. Ale to też przez lata zawsze mówi, że Gerrard i Lampard nie mogą razem grać. Teraz mówią tak o Dybali z Messi. Zobaczymy, bo jeszcze dużo czasu ja liczę na to, że jednak do tego Messiego się ten Dybala ogarnie i... Anglicy? Którzy mają ludzi, którzy już dojrzeli, mało tego, mają gdzieś na zapleczu jeszcze fenomenalnych młodych ludzi, którzy zdobyli. Ale oby właśnie, wiecie, że no, trafiamy na, jeżeli wyjdziemy z grupy, o ile na to liczymy, to albo Belgia, albo Anglia. Teraz ja poproszę Anglię i w końcu zapomnę o Tomaszewskim powstrzymującym ich, mieli swoją historię. Proszę Państwa, przechodzimy do tych meczów, które są już za chwileczkę i we wtorek i w środę. Ostatnia odsłona Ligi Mistrzów tej fazy grupowej i no chyba na 100% możemy powiedzieć, że na mecz Bayernu Monachium z PSG na Allianz Arena wyjdzie Robert Lewandowski, bo nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, tak jak i tam tego 19 czerwca na mecz z Senegalem. I do Was pytanie, czy to jest, pamiętacie, kiedy poprzednio grały ze sobą te drużyny, no i był blamasz Bayernu,
Ale to był jeszcze Bayern Carlo Ancelottiego. Mm-hmm. Teraz już jest Juppa Heynckesa. Lepszy Bayern jest, będzie konkurencją dla tego PSG. Czego oczekujecie? No bez wątpienia. No, Paris Saint-Germain ten ostatni mecz w lidze oczywiście już mieli tylko w głowach mecz z Bayernem, bo to raczej ta porażka ostatnia ligowa z niczego innego się nie wzięła. Ale jeśli chodzi o Bayern, no to przede wszystkim zmieniło się moim zdaniem to, że zaczął w końcu grać Kingsley Coman. Ja uważam, że to jest jeden z największych talentów obecnie w piłce. Oczywiście musi być tak, że on pasuje tylko pod określoną taktykę, tylko pod konkretnych trenerów, bo u Allegriego w Juventusie grał bardzo słabo, potem u Guardioli bardzo dobrze, znowu Ancelotti nie widział go w składzie za bardzo i teraz jak Jupp Heynckes zaczął go wprowadzać, no to ostatni mecz, przecież bramka, asysta, no i przecież tam na tym prawym skrzydle niesamowicie się zachowywał. No i moim zdaniem tej właśnie pojedynek Kingsleya Comana przeciwko swoim byłym kolegom, przeciwko swojemu byłemu klubowi z takim najciekawszym wątkiem dla mnie osobiście, bo jest to zawodnik, którego już obserwuję od jakiegoś czasu. Cieszę się, że właśnie Jupp Heynckes potrafił go wprowadzić do tego. No i oczywiście bez wątpienia Jupp Heynckes odmienił ten Bayern, no to wystarczy spojrzeć tak naprawdę w ostatnie rezultaty, prawda? No i zobaczymy. Będziemy mieli teraz przynajmniej porównanie, jak wygląda ten Bayern Carlo Ancelottiego, a teraz Juppa Heynckesa na podstawie tego meczu tak, z PSG. Też komfort PSG ma taki, że może ten mecz przegrać 1-0, 2-0 i tak będzie pierwsze. Musiałoby 4-0. Tak, ja ponieważ akurat będę miał przyjemność być na tym meczu, liczę na dobre widowisko, ale nie wydaje mi się, żeby Bayern pokonał Paryżan takim stosunkiem, żeby zająć pierwsze miejsce, więc... No tak, 4-0, nie musi być. A poza tym nie wiem, czy jest jakaś taka napinka, żeby zająć... Znaczy nie ma znaczenia, czy jest pierwsze, czy drugie miejsce, jak sytuacja, jak na przykład pierwszy trafia w następnej grupie na Real, tak? Real Juventus tutaj... Tutaj tego nie ma. Przemek, do Ciebie pytanie raczej... Czekaj, jeszcze o tym chciałbym, bo akurat jestem zmuszany przez dziecko oglądać mecze Ligi Niemieckiej z różnych powodów. Dla lewego? Nie. Jakoś tak nie kocham. Choć nie, lubię. Właśnie oglądałem w sobotę mecz Bayernu z Hanowerem, gdzie myślałem, że będzie niespodzianka, ale mam wrażenie, że pod ręką Heynckesa Bayern stał się znowu drużyną, która może grać różnie, ale zawsze wyjdzie z tego suchą stopą. Czyli tak. Niemiecką drużyną znowu się stał. Stał się niemiecką drużyną, już się zgodzić. Oczywiście zdarza się tak jak w meczu z Borussią Mönchengladbach, że nie wyjdą aż tak bezboleśnie. Natomiast tutaj Coman zdecydowanie jeden z najlepszych piłkarzy tego spotkania. Nie usprawiedliwiam, ale Hanower grał bez Harnika, ale widziałem, że to był zespół, który zdolny był się postawić momentami. Kto wie, gdyby wykorzystali karnego, by się to wszystko skończyło, czy ten mecz nie przebiegałby zupełnie inaczej, gdyby ten Harnik grał, gdyby nie. Nie. Oni stracili bola na 1-2, ale inaczej Bayern strzelił w okolicy 65 chyba minuty, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Ale myślę, że wracając do plus sprawy, to nie jest jeszcze Bayern, jaki może być. Też różnica taka między poprzednikami, Pepem Guardiolą, czy Carlo Ancelottim, a Heynckesem jest taka, że Heynckes mówi, no nie, musimy mieć zastępcę dla Roberta Lewandowskiego. Nie możemy mieć tylko jednego Lewandowskiego. No dobrze, ale przeczytałeś tę wypowiedź Millera i ona jest moim zdaniem, no, oddaje plus sprawy. On powiedział wyraźnie, no Robert Lewandowski chce mieć zastępcę, bądź też następcę, jak to tak zwał, w sytuacjach, kiedy jest zmęczony. Ale kiedy jest zdrowy, to on będzie poirytowany, że takiego gościa za plecami równie silnego ma, bo on chce mieć komfort gry. No i tak nie dogodzisz, i tak nie dogodzisz. Tutaj moim zdaniem Miller w tej kwestii ma zdecydowanie rację. Ale z punktu widzenia reprezentacji, ja bym chciał, żeby Robert mógł schodzić gdzieś tam w okolicach 75, 80 minuty, w jakimś jednym, dwóch meczach nie wyjść w Pucharze Niemiec na przykład, że akurat z naszego punktu widzenia kadry, to pamiętacie lewego, no po prostu lewy na Euro 2016 był zmęczony. Nie schodził poniżej pewnego poziomu, to był dalej lewy, poświęcał się dla drużyny i tak dalej, ale to był lewy taki bez błysku, kiedyś się mówiło, że Małysz. Tylko Małysz to... bez błysku i to był lewy bez no ale wiek jest wyjść z progu. Nie ma w tej chwili w Bayernie takiego gościa, który mógłby, no wiadomo, nie jeden do jednego, ale zastąpić go. Drużyna by miała na tym. Ale ja właśnie nie wiem, czy jest, czy wy widzicie kogoś takiego, kto by się na to zgodził. No, zgadzasz się na to na ławę, tak? Na to, że grasz wtedy, kiedy panu Robertowi się nie chce. Ile lat ma Mario Gomez? 30 chyba 6. Nie, nie ma jeszcze tyle. No dobra, ale jest po 30. Jeśli ten facet, który gra w tej chwili jest w Wolfsburgu, nie chciał się zgodzić na taką rolę, taką rolę mu proponowano. Mimo, ciężkie pieniądze. Mimo, że zna warunki, zna ten klub, no, to zna wszystko, tak? To kto? To nie ma takiego, który przyjmie to z pokorą. Ci goście, to znowu truizm, mają tyle pieniędzy, że aspiracje dla nich są
powodem determinującym ich karierą, a nie kasa. Chciałbym w to wierzyć. No dla niektórych, dla niektórych tak. Tak, no to panowie, tyle powiedzieliście o meczu Bayernu z PSG, jak obstawiacie? Ja, ponieważ będę na trybunach, życzę sobie 3-2 dla Bayernu, 5 bramek. W tym dwa lewego. Niech tego, te dwa, niech hat-tricka nie musi, ale dwa niech lewy strzeli. Jeżeli będzie karny, to wiadomo, że lewy go będzie wykonywał i że na pewno trafi. 2-2. No ja stałem 2-0 dla Bayernu. Ja chciałem 2-0, zabrałeś. Tak liczę, że Bayern stanie na uszach, ale jednak no, do 4 nie dojedzie. Nie, no to w takim razie może 2-1. No jednak to jest PSG, słuchajcie, z Cavani, z Neymarem, z Mbappé i tak dalej, i tak dalej. Inny ciekawy wtorkowy mecz, Chelsea-Atletico Madryt. Ciekawy, bo Atletico, które dwa razy się skompromitowało, co to mu dużo mówić, z Karabagiem Kuby Rzeźniczaka remisując, no jednak jakby odżyło, wróciło to czolizmo, czyli ten granie w stylu Diego Simeone. Nie wiem, czy ty, Maciek, byłeś na Wanda Metropolitano, czy Wanda Metropolitano. Widziałem tylko. Byłeś w Madrycie, tak? Ale widziałeś Atletico, oglądasz, prawda? No to już jest inna drużyna. Już ta niemoc gdzieś zniknęła. Oczekujecie tutaj, nie wiem, niespodzianki na Stamford Bridge? No tak, tym bardziej, że Atletico to jest drużyna, która na wyjazdach sobie bardzo dobrze radzi. Widzę hiszpańskie, w tym sezonie nie ma drugiej takiej drużyny w Hiszpanii, która by wygrała aż tyle spotkań i przegrała przy tym ani jednego meczu wyjazdowego. Więc no i poza tym Antoine Griezmann, który był tak mocno krytykowany, teraz pokazał może coś, taką cechę, którą ma też Robert Lewandowski, że jak jest ten ciężki moment, jest mocno krytykowany, to że potrafi jednak się przemóc, znowu wrócić do strzelania. Coś na przykład, czego nie ma Karim Benzema w tym momencie, prawda? Gdzie ta krytyka wydaje się go trochę pogrąża cały czas. Tylko znowu, na przykład załóżmy, wygrywa to Atletico, a i tak Roma gra z Karabakiem. No tak. Wygrywa. Tak, dlatego było. Też zastanawiam się, na ile w głowach piłkarze Simone będą wiedzieli, że tak naprawdę to jest prestiżowy mecz, ale pewnie i tak nic na tym nie ugrają, a zaraz w lidze cały czas można być przed Realem i na ile ta koncentracja i głowa będzie przy lidze, a na ile przy lidze mistrzów. To jest pytanie. A jeśli Atletico Madryt jednak nie awansuje, co będzie szokiem i będzie skazane na grę w lidze europejskiej, to słyszeliście już, co powiedział Gabi. Nawet mogę zacytać po hiszpańsku. Liga de Europa e una mierda. Powiedział, że Liga Europy to gówno. I, no bo rzeczywiście dla piłkarzy tej klasy... To będzie wielkim szokiem. No patrząc w tej chwili w sytuacji, to nie będzie żaden szok. Szokiem dla tych, którzy... Szokiem dla Mourinho są te słowa Gabiego chyba bardziej po zeszłym sezonie. To prawda. No ale to mówił zawodnik, który grał w dwóch finałach. Ale ja się z nim zgadzam, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o środowe mecze, Feyenoord Napoli ciekawie się zapowiada wraz Polak Dodek. Piotr Zieliński. Co prawda, nie wiem, czy słyszeliście Jana Tomaszewskiego wypowiedź, że on by go nie tylko nie wystawiał w reprezentacji, bo nawet nie powoływał. Ja nie rozumiem po prostu. Ja też tego nie rozumiem. Ale i tu jeszcze jest szansa, prawda, dla Napoli. No fajnie by było. Tak, zobaczyć na wiosnę jednak widzę mistrzów. Najpewniej Piotr Zieliński zagra w pierwszym składzie, bo ten trener Maurizio Sarri jednak stawia na Ligę Włoską w tym sezonie. W Lidze Mistrzów więcej szans dostawał Piotr Zieliński. No i dodatkowo teraz jest kontuzja Lorenzo Insigne. Już teraz czytałem, że możliwe, że nawet Piotr Zieliński zagra na skrzydle, tak jak właśnie to miało miejsce z Manchesterem City. I całkiem możliwe, że Piotr Zieliński zagra na skrzydle, ponieważ tam w tym Napoli jest bardzo wielu zawodników na środku pola, w defensywie jest tam sporo do rotowania, a w ofensywie, jeśli chodzi o ten trójząb, tak naprawdę nie ma zmienników. Teraz jak kontuzjowany jest Milik, mówił o tym trener Maurizio Sarri, że ci jego ofensywni zawodnicy są przemęczeni, co też było widać w meczu z Juventusem tak naprawdę, bo Napoli cały czas było przy piłce, długo się utrzymywało, jednak tych strzałów praktycznie było jak na lekarstwo. No i tak jak czytałem, że Piotr Zieliński może nie od pierwszej minuty, ale jest już ten trener Maurizio Sarri coraz częściej odważnie chce go stawiać na tym skrzydle, więc zobaczymy. A wy zakładacie tak w ciemno bez pudła, że Shakhtar nic nie urwie? City? No. No to City to monstrum teraz jest. No dobrze, ale poczekaj, no oni mają ile. No tak. Oni już oni mają awans pewny. No i mecz jest w Doniecku, tak? Tym bardziej, tak, że tak. City gra z Manchester United w ten weekend, więc tam tak, może być. No ale wiesz, tam jest tak szeroka kadra, że boję się, prawda, jeszcze każdy będzie się chciał pokazać. No wszystko, no to ja myślę, że może urwać. Powiedz sobie jeszcze, Przemek, czy ty jesteś admiratorem talentu Zielińskiego, czy sceptykiem? Bo jak popatrzysz na mecze w Lidze Mistrzów, to czy w zeszłym sezonie z Madrytem, z Realem Madryt, a
nie odpali. City też troszkę był zupełnie niewidoczny. Ja się boję, że on w takich meczach... Feyenoord akurat to jest dla niego rywal. Ale w meczach z takimi no, naprawdę super silnymi rywalami... No dobrze, rywalami, to nie jest też, nie chcę powiedzieć przywar, ale jakaś charakterystyka tego piłkarza także z reprezentacji Polski, kiedy dochodziło do momentu najwyższej próby, tak jak na Euro. Tak, no to był tam ten jeden pechowy mecz z Ukrainą. Tak. I góra od trenera Adama Nawalki, bo słyszałem, że tam było bardzo ostro, ale potrafi się zbierać. No, myślę, że on też gdzieś jakąś ma pulę doświadczeń, która pozwoli mu już później w tych meczach wiek. Nie, no jestem fanem jego talentu, bo to jest gość, który... chociaż ma też takie momenty, jak obserwowałem fragmentami ostatnie mecze reprezentacji na Narodowym i tylko zwróciłem uwagę na niego, że bardzo często podejmuje się ryzykowne gry, która w swoich konsekwencjach przynosi no, momentami zagrożenie pod własną bramką. Jak inaczej, jego straty, mimo że one nie wyglądają na jakieś straty totalne, że podaje pod nogi, straty wynikające z podjętego ryzyka wejścia jeden na jeden, później, nie wiem dlaczego w jego przypadku najbardziej, przenoszą się na bardzo groźne kontrataki przeciwników. No fakt, jednego brakuje, ale nie wiem, to analityków trzeba by zapytać. Zawsze później jest nieprzyjemnie pod naszą bramą, ale jestem zdecydowanie zwolennikiem jego talentu. No i też jest dowodem na to, żeby próbować wszędzie swoich sił od najmłodszych lat. Panowie, ostatni mecz, który chciałem omówić, w środę Real Madryt, Borussia Dortmund. Maciek, tu do ciebie pytanie, bo wróciłeś właśnie nawet nie z Madrytu, ale z ośrodku treningowego Valdebebas. Widziałem cię, że tam trenowałeś w ogóle pod czyim okiem tak. Z youtuberami innymi. Bo rzeczywiście bardzo ciekawe doświadczenie na ośrodkach Realu Madryt, tak nowoczesnych, tak dużych. Trenerzy właśnie Realu, zupełnie inne. Ale z Zinedine Zidane? Nie, Zizu trenował w tym czasie. Chłopaków widzieliśmy kawałek treningu pierwszej drużyny, więc na Zidane jeszcze muszę poczekać, lekcje indywidualne. No ale tak, wrażenia rzeczywiście przed z tego wyjazdu. No ale pytanie, Real. Co z tym Realem? Zobacz, teraz była okazja do gonienia Barcelony, chociaż te dwa punkty i się nie udało, i remis. I ten sezon punktowo wygląda najgorzej od lat. Od 9 lat najgorszy sezon. Oczywiście Zidana tam się nosi na rękach i nie dziwi mnie to kompletnie po tym, co on do tej drużyny zrobił. Ale dziwi mnie z kolei po każdym meczu mówienie tego, że to piłka nie chce wpadać do bramki, że w sumie to my gramy dobrze, kolejny mecz. Bo to nie może być tak, że gra się 5 meczów dobrze i 4 z nich się nie wygrywa tylko dlatego, że brakuje pecha. Ja nie lubię, jak trener mówi o pechu. Ciekawe, czy to jest taka taktyka tylko medialna, bo jeżeli oni się tak głaskają też po głowach, no to ja nie wróżę Realowi sukcesu za bardzo w tym sezonie. No a ten mecz z Borussią, która jest chyba obecnie w jeszcze gorszej sytuacji, a nawet na pewno niż Real, też może być meczem o nic, bo Tottenham ma na tyle tę przewagę dobrą, że musiałby naprawdę się mocno postarać, żeby nie mieć pierwszego. Tak. Ale Borussia to taki prestiżowy rywal dla Realu. Nie wierzę, że tutaj ktoś odpuści w obecnej sytuacji. No, ale czekaj, oni są w permanentnym kłopocie, zdaje się już, tak? Oni zamisowali teraz Bayern. Tak, od momentu kontuzji Piszczka nie wygrali meczu. No. Jeszcze mało tego, grając w przewadze przez większą część. Tak, grali z drugą Borussią Mönchengladbach, co tam się już od lat znaleźli się w tabeli za nimi, co się już od lat nie zdarzyło. Zremisowali, czyli de facto przegrali mecz z Schalke. No dokładnie. Tak, dokładnie. A do tego te kontuzje teraz też dochodzą. Przegrali z Hanowerem też. Tak. A teraz jeszcze przed tym meczem, właśnie w tym ostatnim meczu z Bayerem, Gonzalo Castro kontuzja, wcześniej jeszcze Mario Götze. Więc już tam jest ta lista kontuzjowanych ogromna. A Real z kolei, Ronaldo to jest inny zawodnik w Lidze Mistrzów, więc on będzie chciał być pierwszym chyba zawodnikiem, który strzeli gole w każdym meczu grupowym. Więc myślę, że na niego można tutaj stawiać, że te brameczki będzie sieczył, bo w Lidze Mistrzów to jest zupełnie inny gracz w tym sezonie. No i pewnie koledzy mu też będą chcieli w tym pomóc. I się można dowiedzieć. No co właśnie. Będzie robił? Brameczki sieczył? Sieczył brameczki, będzie jak wściekły. Trzeba zapamiętać. A wy jak obstawiacie mecz Real Madryt z Borussią Dortmund? Tą, która przeżywa takie problemy, a Real no, będzie chciał dla swoich kibiców, przynajmniej w Lidze Mistrzów. Może to będzie aż dziwne, ale myślę, że 3-0. Gładkie zwycięstwo typuje tutaj Real. 2-0. To 3-1.
3-1, jak ta Borussia strzeli. Brak wiary. To ja w takim razie, ale tylko dlatego, że mi został ten wynik, stawiam 4-0. Te 4-0 siedzi w Realu jednak, mimo tej szczytnej historii w ostatnich latach. Jednak nikt ich tak nie skrzywdził. Hen daleko Barcelona w pierwszej konfrontacji Guardioli z Mourinho, także a niech będzie 4-0 dla Realu z wyliniałą Borussią. Wejdę w twoje buty. Wyglądacie te wszystkie mecze, czy tylko śledzicie ich zapis? I... Nie, no oczywiście wszystkie nie, ale Barcelony... Ile godzin dziennie spędzasz przed telewizorem? W weekendy? No. No z 8. Codziennie? Nie, w weekendy, sobotę, niedzielę. No każdego dnia po 8 godzin. 6-8, no. Przynajmniej dwa mecze dziennie. No tak, bo słuchajcie, ja też niestety, mówię niestety dla rodziny, tak, no, ale wiesz, jest parę rzeczy, które trzeba zobaczyć mecz lewego. Jak na wyspach zawsze jest coś, no, tam jak zawsze takie jest derby, dokładnie. Tak. To jest też jakieś własne preferencje. Tak, teraz nie wiem, był Arsenal. No Zagłębie to nie łaskę obejrzeć. Nie, ale Górnik, słuchaj, na przykład Wisła Górnik. To już... Tylko skrót widziałem z tego meczu, ale szacun dla Górnika w ogóle za to, co robi. Nie, no to czarne. Nie oglądałem Sandecji z Legią, bo byłem w Krakowie na gali Mediatory, ale pewnie gdybym był w domu, to bym... Ja byłem później na procesie Perfekt. Tak. No i czasami jeszcze jest coś widzę hiszpański do obejrzenia. Nie, Real, Barcelona, związkowo te dwa mecze co najmniej, a i Walencję warto w tym sezonie oglądać, bo grają bardzo dobrą piłkę, chociaż też mieli znowu okazję. Tak, nagle pierwsza porażka w sezonie. Tak, tak, grając chyba 70 minut w przewadze. Kończymy, przed nami Liga Mistrzów, przed nami Mundial, ale to jeszcze parę miesięcy, a teraz ciekawe wtorkowe środowe Ligi Mistrzów. Bardzo dziękuję za udział w programie przed meczem. Przemysław Ciwańczyk, Polsat Talk FM oraz dwóch wybitnych youtuberów, Futrol, Bizblaster i Mateusz Słudgola.